Kochani rodzice, bardzo dziękuję za list, który sprawił mi podwójną przyjemność, gdyż znalazłem w nim dopisek tatusia, a tak dawno już nie miałem słówka od tatusia. Uspokoiła mnie znacznie wiadomość o maminem zdrowiu, bo pierwszy list bardzo mnie zaniepokoił. Wszakże spodziewałem się, że przy staraniach tatusia mamusia wkrótce do zdrowia powróci. Bardzo tatusiowi dziękuję za materiał na ubranie, które sądzę, że lepiej będzie szyć, gdy przyjadę już na stałe do szkoły, bo w Warszawie mi tak dobrze nie uszyją, a w Tczewie Sawicki uszyje mi ładnie, prędko i tanio. Jadąc na urlop, dowiem się, ile będzie chciał za uszycie. W tych dniach zapewne otwierają już wystawę morską, czy też jakąś inną w Warszawie i będzie ten film robiony na Lwowie. Ja jestem tam w dwóch, a może trzech miejscach. Przy rozwijaniu i zwijaniu żagli pierwszy wspinam się na wanty. Potem mnie wyprzedzają, a na rei drugi od boku. To będzie, zdaje się, pod tytułem załoga maszynowa na pokład. Dobrze nie wiem, ale zdaje się, że przy przyjeździe kiniarzy na statek jestem zdjęty, jak jednemu z nich kiwam ręką. Byłem na tej wielkiej wystawie w Wembley, zwiedziłem ją całą od początku do końca. Wystawa naprawdę ładna i duża, ale nie wszechświatowa, jak o niej powszechnie mówiono, ale wszechbrytyjska. Pełno tam rozmaitych próbek towarów kolonialnych. Pawilony formalnie są nimi zawalone, tylko od czasu do czasu można spotkać coś ciekawszego. Byłem tam na przedstawieniu Bitwa pod Zeebrugge. Na scenie zalanej wodą walczyły tekturowe okręty i aeroplany. Rzucali bomby, strzelali, narobili dymu i smrodu i na tym koniec. Znacznie ciekawsze było Muzeum of Wings, gdzie są wystawione modele maszyn, okrętów, poszczególnych części, jak suwaków, cylindrów itd. Ciekawe to jest pod tym względem, że obok każdego modelu, który jest w ciągłym ruchu, znajduje się jego przekrój całkowity lub częściowy, który można też wprawić w ruch za pociśnięciem sprężynki. Jednym słowem nie mogę opisać wszystkiego, co widziałem, ale będę mógł to opowiedzieć, gdy przyjadę na urlop. Zdarzył się na Lwowie ciekawy wypadek. Mianowicie znaleziono na statku parę butelek koniaku w czasie rewizji celnej, a że groziło to grubą karą, którą już statek zapłacił, więc komendant chciał się dowiedzieć, czyj to koniak. Na ogólnej zbiórce odezwał się do nas kandydatów i załogi w ten mniej więcej sposób. Celnicy chcą, znaczy, wiedzieć, kto chował koniak, więc proszę się do mnie zgłosić i powiedzieć mi, znaczy, jego nazwisko. Jeśli się, znaczy, nikt nie zgłosi, to będę musiał wyznaczyć. Kogo to on chciał wyznaczyć, nie wiem, ale my zrozumieliśmy, że to on chce zwalić na kogoś całą winę. Zaczęły się rozmowy na ten temat, doszły one do uszu Mamerta, a ten, nie chcąc widocznie z nami zadzierać, już były dwa strajki, zapłacił sam karę. Dziś kończymy ładować balast i wyruszamy do Gdyni. O ile więc wszystko dobrze pójdzie, w niedzielę będę w Gdyni. Co będzie potem, nie wiem, ale pewnie wyruszymy do Rygi lub Helsingforsu. W każdym bądź razie najdalej już za miesiąc zobaczymy się w Warszawie. Chciałbym bardzo mamusię zobaczyć zdrową już, a tatusia i mamy oczywiście w takim humorze, w jakim był tatuś, gdy pisał list do mnie. Całuję mamusię i tatusia, kochający syn Zbyszek.